Witamy 2 kwietnia 2022. Powiem tak szczerze, za 2 tygodnie mamy święta, ale niestety nie zbliżają się święta, jak to się mówi, Bożego Narodzenia, lecz Wielkiej Nocy. No ale co w hodowli? W hodowli kury pieją, koguty dokładnie. Gołębie trenują, bo u mnie nie ma, że boli. Gołębie trenują, bo muszą trenować. Śniegu jest dużo. W niektórych momentach to jest nawet gdzieś tam około 15-20 cm śniegu. No bo tak nawet jak tutaj na tej wolierce można zobaczyć. No, z 15 cm jest śniegu. Wiadomo, śnieg się topi na cały czas pada. Gołębie są ganiane przy fladze. Bez względu na to, czy śnieg pada, czy nie. Tam sąsiada też latają, czyli troszkę są obniżyły swój paraloty. A co poza tym? Poza tym tak, w gołębniku burdel. Chwilowo jeszcze. Plastiki już poodkładane, wszystkie leżą w miskach. Miski jeszcze są specjalnie nieposprzątane. Jedno, że gołębie muszą po prostu sami po prostu przygotować się tak psychologicznie, można powiedzieć, że jajka mają zabrane, ale można powiedzieć posłanie jeszcze mają takie jak było. Są już gąbki rozdzielone. Tutaj siedzą samczyki teraz, bo samice są na oblotach. No co ciekawego, później no, wysypuję taką posypką antybakteryjną, antygrzybiczną, taką czerwoną. Wilgotność bardzo duża, bo wiadomo, mrozu nie ma. Poczekam, może w przyszłym tygodniu zrobi się cieplej, gołębie się zacznie wywozić. A co do wywózek, no udało mi się 3 razy gołąbki wywieźć. No zrobiły już tam koło 50-40 parę kilometrów. Były 2 treningi, 20, 30, poza 40. No niestety jeden gołąbek mi odpadł w tym roku. To był gołąbek, można powiedzieć, z przejściami. To co tutaj? Tutaj tak to samo. Wysypane bakteryjnym. Jajka poszły do kolegów, klientów. Posprzedawane. Przepraszam, że miałem tylko tak niedużo tych jajek, bo zainteresowanie było duże. No ale dobra. Samczyki też tutaj siedzą w wanclu. Bo u mnie to tak wygląda. No a poza tym co w hodowli? W hodowli jest tak. Tutaj mam 15 chyba czy 17 takich młodych, troszeczkę późniejszych. No ale one, powiem tak szczerze, zimno, przyciemniane. Tak jak ten, no pierzą się cholernie. Jeszcze nie oblatywane. Jak ktoś chciałby sobie po prostu zaryzykować i oblatać takie troszkę starsze gołąbki, no to mogę ich odsprzedać. Powiem tak szczerze, te gołąbki były, no co tutaj to większość to jest z boksu. To są gołąbki unikatowe dla mnie. Powiem tak szczerze. Ale mówię, są gołąbki już takie troszkę starsze, ale nie były oblatywane. I nie wiadomo jak tam u klientów by się, u kolegów by się zachowały. No co, wejdźmy jeszcze tutaj na gołębnik młody. Może te flagi pozabierajmy, niech te samiczki usiądą, to jak skończymy może obejście rozpłodu, to może samiczki już posiadają. No mówię, taka flaga rozpłodowa MDM-u, która karma była zużyta. No tam jest oczywiście flaga Polski. Na tym drugim gołębniku też zabierzemy, żeby mogły te samiczki siadać. No wymusiłem, powiem tak szczerze, ogólnie przy tej pogodzie ten trening 35 minut. O, latają. Wymusiłem, no bo mówię, gołębie są wciągnięte. Już są na suplem, jeśli chodzi wciągnięte taką formę lotową, bo u mnie latały całą zimę, jeśli chodzi o wdowce i wdowy. Poza tym, co? No są po 3 treningach. No teraz trzeba po prostu poczekać trochę pogody, żeby się śnieg rozpuścił.
i kontynuować treningi intensywne. No ale dobrze, jak to się mówi, pierwsze koty były za płoty. Przejdźmy, zobaczmy, jak moje młode, dla mnie uszykowane, można powiedzieć. Tamte też były mutki dla mnie uszykowane, przebierane. Powiem tak szczerze, najlepsze z najlepszych. Moje młode wyglądają tak. Na tą chwilę. Tutaj 59 sztuk tych młodych. Nie są głodzone, jak widzicie, karma. Jeszcze odrobinę karmy, resztki są w paśniku i gołębie na spokojnie obchodzą. No są poprzepierzane, wyglądają praktycznie no, jak stare gołębie. Nie ma co tu się oszukiwać. No a teraz może jeszcze przejdźmy do rozpłodu. A może później jeszcze przejdziemy do altany, pokażę wam trochę papierów, bo odniosę się do telefonów jednego, można powiedzieć, z hodowców, no z hodowców, no nazwijmy go hodowcy. No i zobaczmy zresztą tu w rozpłodzie, powiedzmy tak w skrócie o tych, co tutaj jest. Młodeczki się wypluły, to jest syn starego Smagały, wnuk 111, jego ojciec dwa razy był pierwszy na oddział na 580 km Piotka Bogały. No i można powiedzieć, to jest jednocześnie wujkiem do takiej super samicy jedynki, końcówka u Piotka Bogała, która była no, wybitna samica na skalę Polski. Została sprzedana za duże pieniądze. A w parze jest, może opowiem tak właśnie parami. A w parze jest tą samiczką. Ta samiczka jest córka Sangers, córka, przepraszam, DV-a takiego od Tomka Czaplińskiego, która jest jednocześnie siostrą do drugiego gołębia Polski u Piotra Bogały, czyli półsiostra olimpijczyka. Pokażę tak ten rozpód, co my tu mamy, a później mogę pokazać papiery. Tu jest młotki malutkie, trzecie już mogę powiedzieć szczerze, połowy. Od Tomka Czaplińskiego, mocny imbred na Ronaldo. A z czym jest w parze? W parze jest samiczką, o, frunęła do niego. To jest samiczka 100% drapa. 100% drapa, matka dwóch najlepszych lotników na dwa różne oddziały, u mnie i u Arka Tomy. Oczywiście u mnie chowane były gołębie. To jest samiczka od Andrzeja Gładzika, imbred Champa. Co my tu następną celę mamy? Następna cela, jest tu dwa młódki większe, to jest samica odkupiona od Krzyśka Szkolnego, to jest samiczka, to jest taka Golden Prince'a, dokładnie po bracie Golden Prince'a i od dołu jest Prince Rudy, także na spokojnie, a w parze jest z samczykiem tym, to jest samiec ten grochowy, to jest można powiedzieć, że dziadek mojego najlepszego gołębia życia lotowego, który był 15 w Polsce, 17 w Polsce i 3 razy był najlepszy lotnik okręgu w 3 różnych kategoriach. Także to jest para. Następna para, mają młódki też. To jest samica, córka mojej starej pstrej. Mają dwa młode. To jest taka o numerze 42, która u Baranowskich latała na wspólnym gołębniku w UGM z Mazowszy. Mazowszy był. No to tam była na pucharowym miejscu z finału, 400 coś kilometrów. A w parze jest od mojego kolegi, uważam, bo się wymieniamy troszkę gołębiami. O, z tym pięknym, siwym, takim dużym. To jest od Kowalski-Liszowski, syn z jej słynnego 32 chyba, końcówka, chyba już nie żyje ten stary gołąb, ale tam w rodowodzie pokażę ten rodowód, także przejdziemy ten jeden bok i znajdziemy te rodowody od tych gołębi, które oczywiście mam, bo gołębi od niektórych przyjaciół to tu już było. Dzisiaj może zrobimy pierwszy bok. Tu jest, o, młodeczek się wykluł, o, dwa się wykluły. To jest samica znowu od Kowalski-Liszowski, ale 100% Arek Toma, z jego tych czarnych i z pistoleta. To jest samica, była sprezentowana dla mnie. A w parze jest z tym gołąbkiem, to jest syn pistoleta, bezpośredni syn pistoleta, ten grochowy. No i co? Następna para. Następna para, mają jednego młódka.
To jest syn faraona bezpośredni, brat olimpijki. A tu jest po synie faraona i po mojej 400, czyli wnuczka do mojego czusemka, a z drugiej strony wnuczka do faraona. Ale co najciekawsze, jest to półsiostra słynnej Marciszewskiej, która była czwarta w Polsce u Piotrka Bugały. To jest 6 razy pierwsza, to jest samiczka uhodowana, samca miałem pożyczonego od pana Andrzeja, ojca Marciszewskiej, i jednocześnie to był syn faraona. Także to jest imbred na faraona, można powiedzieć. No, mają młodeczka. Następna para to samiczka, to jest wnuczka Dakara, ale zimbredowana bardzo, bo po bracie Dakara i po córce Dakara. Także asparowana jest z moim bardzo dobrym gołębiem rozpłodowym. To jest ten taki bury. To jest Van Winkiel. To jest też wnuk Olympic Queen, bo to jest po córce Olympic Queen i po bracie Olympic Queen. Czyli takie samo, można powiedzieć, takie samo imbred jak i ta samica, to sparowane jedno na drugie. Także no, gołąbki tutaj wychowują. Tu jest samica zakupiona u Jarka Dwornika, ale to jest oryginalny gołąb od Marka Trzaski. Ta samica dawała u Jarka Dwornika, najlepszego lotnika oddziału. No i u mnie już jest po tej samicy chyba 3 czy 4 jedynki. A sparowana jest z takim szalim. To jest ten szali. To jest szali u mnie uhodowany. To był ojciec, był koźlik. Piękny taki szali, który był przez 4 lata u koźlika lotowany, później był w rozpłodzie. A matką była samica od braci Mętli, córka oryginalnych tych Jansenów, co odkupili od handlerka. Także mówię, to taka fajna para. Wiadomo, są tam pozostałe boksy, pokażemy następne gołębie, ale przy innym filmie. A do czego dążę? No bo mówię tak szczerze, było dużo zapytań. Po ile? Czy sprzedaję? Tak, sprzedaję młode. Po ile? 200 zł za młodego do lotu. Pierwszy lęk został u mnie, ten zimowy, ten wcześniej zostawiony. Drugi lęk w 90%, można powiedzieć, procentach zabrało rodzina. Poszły w świat, dokładnie koło chyba Leszna. Ta Leszna, no mniejsza z tym. Poszły te... Tam nawet na filmie, na Facebooku widziałem moje gołąbki, tam chłopaki montowały wolierę, przepiękną zresztą, remontowali gołębnik nowy, cieszę się, że moje gołębie poszły w ludzi, którzy po prostu dbają o towarzystwo. No i tyle, jak ktoś zainteresowany, to dzwonić w sprawie, jak to się mówi, młodych, zamawiać. Część zamówień mam, wiadomo, część zamówień jeszcze mogę przyjąć. Co do telefonu, to jest 691-019-535. No i co? Pójdziemy teraz, pokażemy trochę rodowodów, bo widzę, wracając właśnie do tego tematu. Kolega jeden czy drugi dzwoni do mnie i mówi, że ja nie mam takich gołębi, że oszukuję. Powiem tak szczerze, że jak my byśmy byli, wyzwaliśmy się od najgorszych, później mnie gościu trochę przeprosił. Nie będę mówił jego imienia, nazwiska, ale on wie, o kim mówię. Powiem tak szczerze, no uważa, że ma najlepsze gołębie na świecie. W tamtym roku nie lotował. I mówi, że moich wyników nigdzie nie ma na oprócz oddziału. No niestety są wyniki na, przykro dla niego usłyszeć, ale są wyniki na skalę oddziału, okręgu, regionu, wiadomo, w regionie jestem w pierwszej tam 30, jestem chyba 5 razy, region łódzki, można sobie sprawdzić, okręg Piotków, znowu jestem mistrzem, pierwszym wicemistrzem i 3 razy jestem pierwszym przodownikiem, uważam, że w pierwszej czwórce hodowców okręgu jestem 5 razy, w tym mistrz i pierwszy wicemistrz, to uważam, że dobrze, samiczki jedzą. Mówię, samiczki jedzą, zaraz wypuścimy samczyki, ale pójdziemy od tamtego gołębnika wypuszczać. A jeszcze latają, czyli jeszcze nie wszystkie posiadały, także nie będziemy jeszcze się wygłupiać, bo dopiero gołąbki zostały rozdzielane, jajka były nim pozawierane, plastiki.
No i dlatego mówię, muszą teraz tak ochłonąć i dlatego zostawiłem nieposprzątany gołębnik i dlatego nie zostawiłem w miskach burdel, no co tu będę oszukiwał. No i teraz tak, zaczniemy od może paru rodowodów. Może trochę zademonstruję, bo dla jednych rodowody są ważne, dla drugich nieważne. O właśnie, o ten rodowód poszła cała kłótnia. Mam nadzieję, że rodzina Łepuch zobaczą to i oddzwonią do mnie i powiedzą, czy ten rodowód jest prawdziwy, czy nie. Bo ja tego gołąbka odkupiłem od swojego kolegi z sekcji, który dzięki tym gołębiom wylatał mistrza okręgu i u mnie te gołębie się bardzo, bardzo fajnie sprawdzają. A co tu jest? Tu jest, jak mówiłem, to jest córka 002. Kolega powiedział, że nie mam takiego gołębia. I tu jest inbred Ripleya. No, podwójna wnuczka, bo to jest córka Ripleya razy syn Ripleya. Także rodowód z drugiej strony wygląda tak. Bracia Łepuch powinni wiedzieć, jakie rodowody wystawiali w jakim roku. Samiczka jest z 14 roku. Nie lubię kłamstw. I mówię, a wracając do tego gościa, na pewno byśmy się, jak myśmy się spotkali wtedy, to by było mordotrzepanie i to konkretne, bo ja jestem miły, ale nie lubię, jak mnie ktoś obraża. No ale dobra, mniejsza z tym. No a co tu jeszcze za rodowody mam gołębie, które płodzą? Mam coś takiego jak córkę Maksimy, czyli w automacie to jest samica, siostra Olympic Queen, Olympic Princessa. A oczywiście jest ten samczyk, o którym mówiłem. Jest to samiec, syn. Jest to syn brata Olympic Queen, a z drugiej strony jest córka Olympic Queen. No, także jak mówiłem, jest coś takiego na mojej hodowli. Pokazuję te rodowody, bo jednak niektórzy mówią, że tylko pieprzę głupoty, że mam gołębie, a nie mam gołębie. Jest tu od Lubomira Kulbaczka gołąbek, można powiedzieć podwójna wnuczka Toni. No wiadomo, Toni, zajebisty rozpłodowiec, no widziałem na... Tak, i ten gołąbek był ogólnie z pipy, jest certyfikatem. Jest certyfikatem. Także te. Ludzie niech się zastanowią, zanim biorą się za pisanie głupot. No i wiadomo, będę szukał bardziej tych... No wiadomo, mam od Kamila Kwary kilka fajnych gołębi zakupionych, ale to nie o to chodzi. Będziemy szukać to, czego bardziej to dotyczy, ten film, czyli tych boksów. Przepraszam, że nie uszykowałem. O, a tutaj pokażę samiczka, o której mówiłem. Wojciech Handerek, tak. I tu jest tak. Jej matką jest córka Dakara i córka Karin, czyli złoty i srebrny medal, a od góry jest brat Dakara. Także tu jest imbre, to jest tym Van Winklem sparowane. Tak jak mówiłem, mam dwie, tu jest tak, Piotrek Bugała, jest to córka Marciszewskiej bezpośrednia i po synie olimpijczyka od Koźlika, który był na olimpiadzie, także w kategorii B w 19 roku w Poznaniu. No, mam dwoje rodzeństwa. Mam gołąbka w rozpłodzie, który był lotowany u Arka Tomy, zaraz pokażę, ale to jest gołąbek oryginalny od Jana Klumpa. Jana Klumpa, to był prezent, a samica zdobywała takie, była tak, najlepszym lotnikiem okręgu, 13 konkursów w 19 roku, lotowana u Arka Tomy. Najlepszym lotnikiem okręgu w kategorii A w 21 roku i najlepszym gołębiem A w 20 roku. Czyli przez 3 lata była najlepszym lotnikiem okręgu w różnych kategoriach. To mówię, to był gołąbek ten. No i jak mówiłem, mam syna Faraona
od Mariusza Chłopeckiego, co niektórzy mówią, że to przeżytki, ale gołębie są wspaniałe. No i dobra, i zobaczymy, co my tu jeszcze mamy w katalogu.